Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale z serii Auto, Moto, Gadżet. Dzisiaj film krótki, ale treściwy, ponieważ trzymam właśnie w rękach urządzenie, które w moim samochodzie dostało, że tak powiem, miejsce na stałe i chciałbym je Wam po prostu polecić, także serdecznie zapraszam. Co to jest zatem za urządzenie? Ano ni mniej, ni więcej, a jest to jump starter od, podkreślam, polskiej firmy Mikavi. Podkreślam to dlatego, bo ja bardzo lubię, jeśli my, Polacy, potrafimy zrobić coś fajnego, a ta firma potrafi robić fajne rzeczy. Także jeszcze raz to podkreślam. Co to jest w ogóle jump starter i może co to konkretny za model? Może to jest też dobry moment, żeby pokazać, w jakim opakowaniu to przyjeżdża. Jest to Mikavi Ener Jump 1. Tak to się konkretnie nazywa. Tutaj jakiegoś dużego unboxingu to nie będzie, bo tu po prostu nie ma za wiele rzeczy. Zobaczcie. Dostajemy oczywiście samo urządzenie, dostajemy klemy, dostajemy taką rurkę, czy przejściówkę, zaraz powiem o co chodzi, bo to jest właśnie ta rzecz, która... Właśnie dlatego to urządzenie jeździ teraz ze mną w samochodzie, a nie inne, które pokazywałem Wam kiedyś i któremu tego brakowało. Zaraz o tym. Takie przejściówki i kabel do podłączenia do zasilania. Co to jest w ogóle jump starter i po co mi to w moim samochodzie, bo może ktoś po prostu nie wie. Ja sobie to na razie odłożę. W bardzo dużym skrócie jump starter to jest urządzenie, dzięki któremu jeśli na przykład rozładuje się Wam akumulator, to bez potrzeby, nie wiem, gdzieś tam dzwonienia po kolegę czy po pomoc drogową, możecie sobie taki samochód, ten akumulator, ten silnik uruchomić sami. I do tego jest to bardzo proste. Wystarczy, że macie ze sobą właśnie takie urządzenie, które będzie naładowane przynajmniej w 70%, to podkreślam. Podłączamy sobie tutaj dołączone klemy, podpinamy to wszystko do akumulatora. Wsiadamy do samochodu, czekamy chwilę i po prostu sobie go uruchamiamy. I powiem Wam tak z praktyki. Ja mam samochód, który służy mi w zasadzie tylko do odbierania samochodów testowych. Jeśli oglądacie mój kanał, to wiecie, testuję samochody co tydzień. Czasami mam na przykład z jednego parku prasowego dwa auta, czyli mój samochód stoi tam dwa tygodnie. No i on w zasadzie tylko tak jeździ. Przejeżdża, stoi, przejeżdża, stoi. Miałem taką sytuację w ubiegłą zimę. Podjeżdżam, samochód nie odpala i miałem ze sobą coś takiego. Podłączyłem, uruchomiłem, pojechałem do domu. Także to jest takie przykładowe, konkretne zastosowanie, kiedy to się może przydać. Oczywiście takich sytuacji jest milion. Jak nie chcecie czekać na pomoc, na przykład 45 minut, bo spieszycie się do roboty, macie to ze sobą, samochód nie uruchomił się, na przykład w zimę, podłączacie, jedziecie. Także to jest kapitalna rzecz. Dlaczego, albo inaczej, co tutaj jest innego, co przekonało mnie do włożenia tego do swojego samochodu, że tak powiem, na stałe, zamienienia poprzedniego produktu? Otóż to urządzenie, oprócz tego, że jest jump starterem, ma też funkcję kompresora. I właśnie po to był ten przewód, czy też te przejściówki. Potrzebujecie sobie dopompować oponę, nieważne jaką, rower, samochód. Potrzebujecie dopompować piłkę. Nie wiem, jesteście gdzieś na wakacjach, nie ma nikogo wokoło. Rower, tak jak powiedziałem, jakiś materac, cokolwiek. Wystarczy to tutaj podczepić, a w zasadzie wkręcić tutaj na dole. Podłączacie sobie końcówkę, którą chcecie, czy to do roweru, czy do jakiejś opony, czy igłę, taką po prostu do piłki. Podczepiacie do tego, co chcecie napompować. I fajna rzecz, ustawiamy sobie tutaj to, jakie chcemy ciśnienie. Podczepiamy, włączamy, tylko będzie pewnie chwilę głośno. Więc już wyłączam. I po prostu pompujemy. I to jest coś, co oby przydawało się jak najrzadziej w ogóle to urządzenie, albo w ogóle, żeby się nie przydawało, ale jak będzie potrzebne, to warto to mieć. Zresztą sam jestem przykładem zastosowania konkretnego, który przed chwilą wymieniłem, gdzie coś takiego mi się mega przydało, także bardzo fajna sprawa. Ja uważam, że coś takiego naprawdę, w coś takiego warto się wyposażyć, po prostu w razie czego. To może jeszcze trochę praktyki, powiedzmy, że to byłaby noc i zeszłoby nam powietrze, albo byłoby go za mało. Podczepiamy, mamy 2,2, powinno być 2,3 i włączamy. Mamy 2,3 i sprawa załatwiona.
Co tutaj jeszcze mamy, bo to oczywiście nie koniec. To urządzenie może służyć po prostu jako powerbank. I biorąc pod uwagę, że pojemność akumulatora, który się tutaj znalazł, to 16 tysięcy mAh, no to naładujecie sobie za pomocą tego, czy przy pomocy tego, naprawdę sporo urządzeń. Telefon, wszystko. Takie urządzenia, ten jumpstarter, czy w tym przypadku powerbank, oczywiście naładuje. Także jeśli rozładowałby się na przykład wasz powerbank, jesteście gdzieś, nie wiem, w lesie, na grzybach, wymyślam teraz, i przypomnijcie sobie, hello, mam coś takiego w samochodzie, no to znowu konkretny powód, aby coś takiego mieć. Możemy mieć tutaj na przykład, czy zrobić sobie z tego latarkę. Może ona dawać jakieś sygnały, chociaż każdy z nas ma dzisiaj latarkę w telefonie, no ale ten telefon też może się rozładować, przypomni się, jest potrzebna akurat. No to jest. Ale tak jak mówię, dla mnie najważniejsza rzecz, ta funkcja, że tak powiem, rozruchowa, bo to jest najważniejsze, ale ta funkcja kompresora, fajny patent. Bywam czasami w takich miejscach, gdzie pomoc drogowa pewnie przyjedzie, ale za ile to nie wiadomo, więc ja uważam, że dobrze coś takiego mieć. Trzeba też dodać, że prąd startowy tutaj to 1000 amperów, także powinno to pozwolić na uruchomienie na przykład, nie wiem, SUV-ów, a prąd szczytowy to 2000 amperów. Także uruchamianie silnika na przykład, nie wiem, w zimę, gdy jest bardzo zimno, no nie powinno stanowić tutaj jakiegoś większego problemu. I może jeszcze, bo o tym też warto wspomnieć, zaciski, które tutaj otrzymamy, to tak zwane smart clipsy. Inaczej mówiąc, zaciski inteligentne. Co to znaczy? Otóż chronią one przed złym podłączeniem, przed przeciążeniem, przed przegrzaniem, także tak w skrócie, nie trzeba się po prostu tego bać. To chyba najważniejsze. Także co? Nie ma chyba powodu przeciągać. Jeśli chcecie sobie takie urządzenie zamówić, to linka macie w opisie, a krótko mówiąc, wskakujecie na mikawisklep.pl i pierwsze 20 osób, które zdecyduje się na zamówienie z moim kodem AUTOMOTOVLOG2 dostanie aż 60 zł rabatu, także polecam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.